Zwiastuję wam radość wielką. Dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, także się bardzo przestraszyli. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Zwiastuję wam radość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków zajaśniała światłość. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i położone w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie. To, moi drodzy, wybrane fragmenty z dzisiejszych czytań liturgicznych, z pierwszego czytania, z drugiego i z Ewangelii. A jak my myślimy dziś o Bożym Narodzeniu? Jak to Boże Narodzenie my dziś przeżywamy? Gdy, moi drodzy, dzieliliśmy się opłatkiem w gronie rodzinnym, którym dzielą się i wierzący, i niewierzący, to pamiętamy, że jest on nie tylko symbolem pokoju, symbolem dobrobytu, szczęścia, ale ten opłatek jest nade wszystko znakiem chleba niebieskiego, który spożywamy w Eucharystii, jest symbolem Komunii Świętej. Kiedy, moi drodzy, ubieraliśmy choinkę, żeby w domu było pięknie i świątecznie, to ta choinka jest nie tylko symbolem zielonego życia, ale jest nade wszystko symbolem drzewa rajskiego, z którego to owoc zerwał Adam i Ewa. A w momencie, kiedy rodzi się Chrystus, można
zrywać z tego drzewa owoce i one nam nie szkodzą, bo Chrystus, który się narodził, nas uratował. Dlatego mamy bombki na choince, które przypominają ten rajski owoc. A wieczerza wigilijna, do której zasiadaliśmy, ona ma wyjątkowy charakter rodzinny. I jest, moi drodzy, nawiązaniem do chrześcijańskiej uczty, którą Słowo Boże nazywa agapę, czyli miłość bezinteresowna, czyli uczta miłości bezinteresownej. Można by wiele elementów symbolicznych przytoczyć. Jak my dzisiaj przeżywamy Boże Narodzenie? Co ono naprawdę dla nas znaczy? Trochę, moi drodzy, w blichtrze światełek, zakupów, prezentów, dekoracji, słynnej już magii świąt, która nie ma nic wspólnego z tym, co naprawdę wydarzyło się w Betlejem 2000 lat temu. Może przeżywamy te święta, stwarzając tylko klimat i atmosferę radości biegających Mikołajów, czy też raczej bardziej krasnoludków. Trochę może przeżywamy te święta jak z bajki, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, za siedmioma rzekami urodził się właśnie. Oto dzisiaj, moi drodzy, kiedy przytoczyłem te fragmenty Słowa Bożego, z wszystkich czytań liturgicznych widzimy, że narodzony Chrystus to konkretna osoba, to konkretna historia, to konkretny czas, to konkretne wydarzenia i postaci historyczne. A więc to jest ogromny realizm tego, co spostrzegamy w betlejemskim łupku. Ale spróbujmy sobie wyobrazić, a gdyby nie było Bożego Narodzenia, to co by było? Może dzieci by odpowiedziały na to pytanie, bo mają zawsze więcej odwagi. Co byłoby, gdyby nie było Bożego Narodzenia? Właśnie, sam się nad tym zastanawiałem i mam wrażenie, że z wiary to nic by nie było. Nie byłoby ani, moi drodzy, betlejemskiej groty, nie byłoby zwiastowania w Nazarecie, nie byłoby, moi drodzy, tego wszystkiego, co wydarzyło się w czterech Ewangeliach, w dziejach apostolskich, nie byłoby Kościoła, nie byłoby sakramentów. Nic z tych rzeczy, które my znamy i które są dla nas ważne, one by po prostu nie istniały. Kiedyś zadałem to pytanie dzieciom w klasie szóstej i one po chwili odpowiedziały bez większego zastanawiania: proszę księdza, nic by nie było. To nie byłoby w naszej wiosce Kościoła? Nie byłoby. Ale jak to? To nie byłoby ślubów? Nie, nie byłoby. To nie do wiary. To prawda. Dobrze, że to tylko nasza wyobraźnia. Dobrze, że to tylko, moi drodzy, nasze wymyślone historie. Bo Boże Narodzenie, a raczej Narodzenie Pańskie, jest faktem historycznym. Bóg przyjmuje ciało człowieka i wkracza w historię ludzkości. Wkracza w historię także moją i twoją. I to nie jest bajka, ani legenda, ani tym bardziej jakaś magia. Szczególnie w Ewangelii Łukasza dostrzegamy, moi drodzy, żydowski midrasz, czyli opowieść. Łukasz snuje opowieść o tym, jak to się stało. Ten midrasz, ta opowieść jest równocześnie szukaniem
sensu tych wydarzeń, na które my spoglądamy i które słuchamy w Ewangelii. I moi drodzy, wiara, która wzywa nas do podejścia do betlejemskiego żłóbka, jest drogą, na której człowiek odkrywa sens swojego istnienia. I dzisiaj, w kontekście tych wydarzeń sprzed 2000 lat, ale także tych wydarzeń, które dzieją się na ołtarzu podczas każdej Eucharystii, kiedy Bóg przychodzi na ołtarz, kiedy staje się, moi drodzy, Jego ciało i Jego krew tutaj i możemy je spożywać. To jest prawda naszej wiary. Ale dzisiaj mam takie wrażenie, że mamy trzy zagrożenia wiary. Pierwsze z tych zagrożeń, moi drodzy, można by nazwać za ojcem Jackiem Woronieckim, dominikaninem, że to jest fideizm. Zagrożenie wiary, które polega na tym, że człowiek tak naprawdę rezygnuje z poszukiwań rozumowych i rezygnuje z myślenia o tym i uzasadniania rozumowego tego, co spotyka w Ewangelii i tego, co spostrzega w życiu codziennym. Może nawet niektórzy denerwują się wtedy, kiedy ktoś zadaje nam bardzo logiczne pytania, które wystawiają w pewien sposób naszą wiarę na próbę. A dlaczego tak się dzieje? Tę zdolność mają dzieci, które często pytają, a dlaczego? A skąd? A po co? A dlaczego nie inaczej? Nie denerwujmy się, ale szukajmy rozumowych uzasadnień na tyle, na ile rozum pozwala nam tę prawdę odkryć. Wreszcie, moi drodzy, drugie zagrożenie, które pojawia się, szczególnie mam wrażenie w święta, to jest sentymentalizm. Czyli jeśli czujesz wiarę, jeśli czujesz Boga, to znaczy, że jesteś blisko Boga. Ale co jest z tymi, którzy nie czują? Czyżby oni byli daleko od Boga? Ten sentymentalizm, moi drodzy, czasami ujawnia się, gdy na przykład niektórzy mówią, nie czuję skruchy, więc nie dla mnie rozgrzeszenie. Ale skrucha, żal nie polega tylko na tym, że ja to czuję. Albo ktoś inny mówi, jeśli nie przeżywam modlitwy, to już zaniecham modlitwy. Nie będę się już modlił, bo ja nie czuję modlitwy, nie czuję Pana Boga. Albo ktoś inny dodałby w tym duchu sentymentalizmu, a miłość bliźniego powinna polegać na uczuciowej sympatii. A jak ja nie mam sympatii do kogoś, to co wtedy? Ów sentymentalizm, moi drodzy, prowadzi często do egoizmu i szukania w wierze tylko zaspokojenia swoich, powiedzielibyśmy, pragnień uczuciowych, swoich deficytów i braków. A wiara jest to wdrażanie w życie przez miłość i wolną wolę konkretnych czynów. Czy w żłóbku betlejemskim mamy, moi drodzy, Józefa i Maryję, którzy nie żyją w realnym świecie, czy oni są sentymentalistami? Czy oni są marzycielami? Czy dla nich to, co tam się wydarzyło, jest jakąś bajką? Nie, to jest realizm. I wreszcie, moi drodzy, trzecie zagrożenie, które może nam towarzyszyć i może nas spotkać, to jest dzisiaj indywidualizm. Koncentracja na sobie. Szczególnie widać to podczas liturgii, gdzie czasami ktoś odrzuca zasady wspólnotowe, które dają poczucie jedności, a realizuje jakąś swoją pobożność. Kiedy wszyscy wstają, ta osoba klęka, kiedy wszyscy klękają, ta osoba wstaje.
indywidualizm tak naprawdę zamyka człowieka w sobie i, trzeba to powiedzieć, odrzuca wspólnotę. Dzisiaj przeżywamy kolejne Boże Narodzenie. Bóg przychodzi nie jak z bajki, lecz realnie do tych, którzy wierzą, ale i do tych, którzy Go odrzucają. Bóg rodzi się tam, gdzie nie ma świateł, nie ma blasku, nie ma chórów anielskich. Leży dziecię w ubogim żłobie. To, moi drodzy, jest realizm Bożej miłości. Realizm ubóstwa, pokory Boga i bezradności świętej rodziny i pasterzy. Ale to też realizm spotkania dwóch wspaniałych rzeczy, radości i miłości. I w Słowie Bożym dzisiaj tak mocno to wybrzmiewa. Spotkanie radości i miłości. Gdy Jezus przychodzi na świat, nie ma nic. Kompletnie nic. Jest zupełnie ogołocony. Ale ten Jezus przychodzi do tego świata, w którym brakuje tego, co najważniejsze. Miłości. Gdy obserwujemy dramaty porzuconych żon, czy mężów, czy opuszczonych dzieci, tragicznych rozstań i samotności, niepokojów, lęków, wojny, straty, widzimy, że łączy je jedno wielkie wołanie. To jest wołanie o miłość. To, co widzimy w betlejemskim żłobie, to jest maleńka miłość, która jest w stanie przemienić ten świat, jest w stanie przemienić Twoje serce. To jest realizm. I to wołanie z betlejemskiego żłóbka, moi drodzy, jest najgłębszym sensem Bożego Narodzenia. To wołanie, to jest wołanie o miłość. Podaruj Bogu swoją miłość, ale podaruj miłość także tym, których spotykasz. Bo miłość daje życie.